Nazywam się Stefania Wójcik, urodziłam się w Budzewie. I tutaj muszę pokazać ten swój domek, w którym mieszkam do dzisiaj, tylko jest już troszeczkę bardziej rozbudowany. Tutaj siedzi moja siostra, moja mama i mój tatuś. Tutaj te zdjęcie przedstawia jak... Tak jak było kiedyś, tatuś orał końmi i uprawiał właśnie ziemię. Kosili później, z siostrą musieliśmy pomagać, snopki stawiać. Tutaj jak byłam malutka, tutaj jest mój tatuś Jan, mamusia Janina, no i babcia z dziadkiem i ja tutaj mam pół roczku, siedzę u babci na kolankach. Te zdjęcie przedstawia, jak byłam u komunii. To są moje dwie babcie, no i mamusia z tatusiem. I tutaj moja siostra. A tutaj już jak byliśmy takie panienki, to w ogrodzie pewnie siedzimy sobie pod krzaczkiem porzeczek, zrywamy porzeczki. No tutaj ja jestem z tatusiem. Pewnie coś chciałam od tatusia, bo rączki wyciągnęłam, ale tatuś tak coś z boku, nie wiem. Już teraz to nie pamiętam, jak to było. A tutaj te zdjęcie przedstawia moją córkę, jedną. Dorotkę, Anię, a tutaj jest taki rówieśnik siostry, Mariusz. No tutaj już jesteśmy z koleżanką, tutaj miałam, te zdjęcie przedstawia już jakąś rocznicę, pewnie 40. rocznicę ślubu, bo tutaj jestem właśnie w zespole, taką niespodziankę mi koleżanki zrobiły. A tutaj już jesteśmy z Mariuszem i tutaj Marysia, Czesia, gdzieś jesteśmy na jakimś tam jeziorze, pływamy. Taka rozryweczka troszeczkę dla nas. Tutaj jestem też z siostrą, już jak panienki jesteśmy. Tak króciutko o tych zdjęciach, tutaj jest na tym zdjęciu moja mamusia z ciocią. Mamusia miała na imię Janina, już no, niestety odeszła. Te zdjęcie przedstawię. Tutaj gdzieś szykujemy się na jakąś, nie wiem, kulik, nie kulik. Tutaj jest mój syn Janusz. Tutaj jest mój mąż Stanisław. Tutaj jestem z koleżankami. Tutaj wieniec niesie też już nieżyjący świętej pamięci Stanisław. I mój mąż tutaj jest. No tutaj też jestem z mężem i ze swatem. A tutaj jestem właśnie ze swacią swoją. Jestem kierownikiem zespołu Budzewiaki. I tak może króciutką historię o naszym zespole. Zespół powstał w 2001 roku. Założycielem był mały chłopiec, miał 11 lat, Mariusz Pawlina. I organizował różne imprezy, różne spotkania do 2009 roku. W 2009 roku wybrał sobie Wyższe Seminarium Duchowne. I od 2009 roku przyjęłam zespół właśnie Budzewiaki. Jestem zadowolona, odnosimy sukcesy. Jest to mój, znaczy przychodzimy na te próby z chęcią, z takim zaangażowaniem. Jest to taka moja pasja, że mogę jakiś ten czas na emeryturze wypełnić właśnie takim spotkaniem, takim no po prostu śpiewaniem. Lubię śpiewać, bardzo lubię śpiewać. No, nasz zespół odnosił sukcesy, śpiewaliśmy, znaczy występowaliśmy na różnych imprezach, występowaliśmy w regionie i braliśmy udział w Międzynarodowym Jarmarku Folkloru w Węgorzewie, braliśmy udział w Jezioranach na festiwalu. Odnosiliśmy sukcesy, odnosiliśmy pierwsze miejsca. Takim naszym największym sukcesem było
zdobycie pierwszego miejsca z wieńca. Wyplataliśmy wieńce co roku, zajmowaliśmy pierwsze miejsca na dożynkach gminnych, na dożynkach powiatowych. No i udało nam się zdobyć pierwsze miejsce na dożynkach wojewódzkich. I nasz wieniec, to był taki wieniec tradycyjny, został wyróżniony przez dożynki wojewódzkie na dożynki prezydenckie. W 2015 roku pojechaliśmy na dożynki prezydenckie, były te dożynki w Spale. I takim największym naszym sukcesem, takim zadowoleniem było otrzymanie pierwszego miejsca na tych dożynkach dla naszego województwa warmińsko-mazurskiego. Reprezentowaliśmy nasze województwo, nasz powiat, naszą gminę, no i naszą kochaną wieś Budzewo. Mamy piękne stroje ludowe, w których reprezentowaliśmy się w tych strojach na dożynkach prezydenckich w Spale. Największym takim naszym wsparciem dla naszego zespołu był pan Włodzimierz Nazarowicz. Układał nam teksty piosenek, melodie do tych piosenek. Bardzo nam go brakuje. No, odszedł. Od początku naszego zespołu, jak powstał zespół, to mamy dwie panie, które śpiewały i śpiewają właśnie do dzisiaj. To są to koleżanki Czesia Ochnio i Maria Kupibida. I w 2016 roku zostałam wytypowana przez Gminny Ośrodek Kultury w Budrach jako przyjaciel kultury. Był to dla mnie taki zaszczyt, takie może docenienie mojej pracy. Także no, jestem zadowolona z tego i jestem zadowolona z całego zespołu. Śpiewamy, spotykamy się. Nazywam się Maria Kupibida. Moje panieńskie nazwisko Rapita z domu. Mieszkam w Budzewie od 1964 roku, a urodziłam się w Budrach. Więc tu są na tablicy moje koleżanki, moje młodości, moje koleżanki ze szkolnych ław. Tu mieliśmy obóz, biwak taki całej grupy, zespół, to wszystko. Tu jestem na motorze Yamaha, w młodych latach jeździłam na WSZ, później syn kupił Yamaha, też jeździłam. Tutaj mamy przejażdżkę po Wigrach, koleżanki i Mariusz Pawlina, który wyświęcił się na księdza. Tu jest plecienie wieńca, śpiewaliśmy przy tym wieńcu. Tu jest mój mąż, tu są koleżanki, mężowie. Tutaj graliśmy w piłkę, mężatki panienki, które miałam kontuzję wybicia paluszka. Tutaj jest wyświęcenie Mariusza, on już teraz wyszedł na księdza, już teraz poszedł na studia do Warszawy. I tu są moje koleżanki, te z pielgrzymki. Tu jesteśmy z koleżankami na projekcie w Gołdapie, w Leśnym Zakątku. Tu jesteśmy na kuliku. Kiedyś były długie zimy, mroźne zimy. Robiliśmy kulik, jeździliśmy ciągnikiem, tutaj na saniach z ciągnikiem. Z koleżankami było bardzo przyjemnie, bardzo ładnie było. No, tutaj było też wieniec, mieliśmy tutaj z koleżankami. Tutaj jest zespół Budzewiaki, występuje u nich. W tym zespole występuje. Było to w Dni Budzewa w 2019 roku. Tutaj też jesteśmy z wieńcem. Tutaj jest moja wnuczka Angelika, też pomagała przy zbieraniu zboża. Tu odpoczywamy przy koszeniu zboża, było do wieńca. Tu robienie przy wieńca u pani Czesi w stodole. Tutaj mieliśmy z młodości biwak. Wszystkie koleżanki, tu mój mąż nawet występuje. Był perkusistą, grał na perkusji. Tutaj występowałam w Misterium Męki Pańskiej w Budzewie. Tutaj jest koleżanki z młodych lat. Tu jest babcia Lodzia, to my zawsze ją nazywamy babcia Lodzia Dunikowska. Bardzo miła jest babcia, ona występowała u nas w zespole, teraz już nie może, bo już i wiek nie pozwala. No, i tak wszystko. Nazywam się Jadwiga Adamczuk, urodziłam się w Miłakowie.
Na te tereny przyjechałam w latach 70. na staż pracy i tak do tej pory pozostałam. Tutaj wyszłam za mąż, tutaj dzieci urodziłam, pracowałam, obecnie jestem na emeryturze. I przedstawiłam na swojej planszy kawałek mojego życia. Tutaj są zdjęcia z mego dzieciństwa. Tak jak zauważyłam, że rodzice bardzo lubieli nas uwieczniać na zdjęciach. I z tej sprawy jestem w ogóle bardzo zadowolona, bo mam do czego wrócić i mam miłe wspomnienia. Te zdjęcia przedstawiają nam mnie z moim rodzeństwem. Bardzo lubię oglądać to zdjęcie, bo tu akurat są moi rodzice. Mama Zofia i tato Józef i siostra starsza ode mnie Krystyna. Tu jestem właśnie ja, tu jest mój brat najstarszy, a tutaj jest brat jeszcze młodszy, który się urodził po mnie. Tutaj na tym zdjęciu jesteśmy, to pamiętam, że to jest w okolicach mojego domu rodzinnego. Tutaj akurat go nie widać, ale to jest na tej drodze. I tu też jest moja mama i nas było trzy córki i uwieczniła to nas wszystkie. Bardzo ważne dla mnie są zdjęcia właśnie te. Jest to 50. rocznica ślubu moich kochanych, świętej pamięci rodziców. I na tym zdjęciu, jest to zdjęcie zrobione w Urzędzie Stanu Cywilnego. I właśnie tu jest najbliższa moja rodzina i również jest pani urzędnik stanu cywilnego. A to zdjęcie mieliśmy taką małą uroczystość u rodziców w mieszkaniu. A z kolei te zdjęcia przedstawiają takie moje życie, które kulturalne w zespole Budzewiaki. Tu było podczas wyjazdu w Jezioranach, to było przed występem, a tutaj było po z kolei po występach, takie trochę dla rozrywki, takie małe co nieco dla śmiechu i któraś z koleżanek mi to właśnie zdjęcie zrobiła. A tu w zespole zawsze co roku robiłyśmy więcej. Pomagałam, uczestniczyłam w robieniu tych zdjęć i tu właśnie nam to zdjęcie przedstawia na polu, jak zbieramy zboże, a tu w trakcie robienia. A tu jak powiedziałam, jest to takie moje małe co nieco z aktywności zespołowych. I tutaj tak, tu napisałam dożynki w Budrach z zespołem, tu żeśmy gdzieś śpiewały prawdopodobnie w Węgorzewie, tutaj dożynki w Olsztynku. To zdjęcie przedstawia również dożynki, ale z okresu moich lat młodzieńczych. Chodziłam do szkoły w Smolajnach. Jest to miejscowość właśnie położona blisko mojej miejscowości urodzenia. Znajduje się to w okolicach Lidzbarka Warmińskiego. I właśnie tam chodziłam do szkoły i to też również były dożynki. Także ta strona przedstawia moją tak praktycznie działalność związaną z robieniem wieńców i z wystąpieniem na dożynkach. Nazywam się Katarzyna Sienkiewicz. Urodziłam się w Węgorzewie. Mieszkałam przez 14 lat w Grodzisku. To jest gmina Banie Mazurskie. W 70 roku przyjechałam do Budzewa i tutaj mieszkałam następne 6 lat. Później wyjechałam do Opola. Tam mieszkałam 15 lat. Urodziłam tam trójkę dzieci. Dwie córki i syna. No i potem żeśmy tu wrócili na tereny rodzinne męża i tak pozostało. Tu jest moja rodzina, tato Antoni, mama Julia. Dalej są moje dzieci. Dziewczynka jest szwagierki i chłopczyk to jest mój. Dalej jest męża rodzina, bliska. Tu ja jestem w zespole, to są moi przyjaciele. Na drugim zdjęciu też, więcej pań tu jest, koleżanek i no, naszych mieszkanek budzewskich.
Dalej to są już dzieciaczki nasze. A tu ja jestem, gdzieś tam byłam na sanatorium, też ze znajomymi jestem w górach na zdjęciu. I tu jest zdjęcie rodzinne moje, mojej rodziny, siostry, bracia. To taki był zjazd rodzinny i to żeśmy się wszyscy spotkali jeszcze wtedy. No i tutaj jest moja koleżanka. Ja jestem z koleżankami ze Śląska, jak mieszkałam na Śląsku. Tą tablicę robiła moja córka Izabela. Jej mąż na imię mam Jarosław. No i tu są jej dzieci, a moje wnuki. Tu jest jej rodzeństwo. Ona tu z siostrą na tym jednym zdjęciu. Tu też jest z siostrą i z dziećmi swoimi. Tu też z siostrą. Tu jest z mężem i z najmłodszą córką. Tu też z rodzeństwem. A tu z koleżankami z podstawówki z Tarnowa Opolskiego była. A tutaj, aha, jeszcze jedno zdjęcie jest. Ona uwielbiała konie, była na stadninie jakieś. Zdjęcie z koniem ma. To jest ona, jak była malutka, miała parę miesięcy. No i to wszystko by było. Nazywam się Czesława Ochnio, z domu Tracz. Mieszkam w Budzewie. Urodziłam się w Budrach w 56 roku. Chodziłam do szkoły obecnej, Świetlica, do 5 klasy. Od 5 do Buder. Skończyłam tam szkołę podstawową. Z powodu choroby mamy nie mogłam iść dalej do szkoły. Zostałam przy rodzicach, żeby pomagać. Później poszłam do ekonomicznej szkoły w Olsztynie. Tam, gdy ukończyłam 18 lat, poszłam do pracy w OZOS-ie. Tam pracowałam 9 lat i mieszkałam na stancji. Po 9 latach powróciłam z powrotem do Budzewa, gdzie w 76 wzięłam ślub z mężem Stanisławem i żyliśmy do 2018 roku. W 2018 roku mąż zmarł. Na same Boże Narodzenie, w pierwszy dzień świąt. Tu są moi rodzice, mama Anna i tatuś Jan. I moje rodzeństwo. Rodzeństwo, mam czterech braci, Bronisław, Marian, Józef i Andrzej. Oni zostali na rodzinnej posiadłości, w rodzinnym domu. Ja po ślubie przeszłam tu do męża i tutaj jestem. To jest moje obecne, mój dom. Tu jest z kolei, jak byliśmy w Lisach, na Dożynkach. Tu z rodziną z Lubelskiego, gdzie byliśmy w odwiedzinach i tam miło spędzaliśmy czas. Tu moja kuzynka Wiesia, koleżanka Marysia, też na moich imieninach, nie pamiętam rok. Tu jest mój nieżyjący mąż na naszych 40. rocznicy ślubu. To są moje chrześnice, Anetka, Agnieszka i Beata. I tutaj z kolei na kolejnym zdjęciu jest mój mąż,
rok chyba przed śmiercią, jakoś to było spotkanie rodziny, a obok jego siostry dwie, które żyły. Teraz tylko żyje Zosia, jedna została już, a było ich 10 żyjących, bo troje dzieci zmarło, a 10 i tak wszyscy się zebrali. Tylko została jeszcze jedna jego. Na tym zdjęciu z kolei jest moja bratanica i no, dużo mi pomaga w życiu rodzinnym. Na każde zawołanie praktycznie jest. To na tym zdjęciu to też jest zdjęcie. Na tym zdjęciu moja ciocia Regina, bardzo kochana, wesoła, wiele osób ją zna i bardzo dużo lubi tańczyć. Lubiła. Tylko teraz nie może chodzić, to jej ciężko, ale drygi dalej ma. Tutaj jest bratanek z tą i bratanica. To są oni. Tu jeszcze nie mówiłam, bo to jest na spotkaniu w Budrach, jak otrzymaliśmy pierwsze miejsce tego wieńca dożynkowego. I tu z koleżanką sobie zrobiliśmy zdjęcie przed Budrami, właśnie przed Gokiem. Właśnie ona i ja, no często mi pomaga tak samo na każde zawołanie, jeżeli nie mogę znaleźć pojazdu, bo nie mam, to mogę na nią liczyć. I dziękuję. Nazywam się Zenobia Hrybaczewska, to mój mąż Zdzisław. I tu moje zdjęcie z młodych lat, 56 rocznik, jak takim wózku jeździłem, mój Mercedes był taki. A tutaj jestem w 7 klasie, statkiem pływaliśmy, a tutaj 79 rocznik, uczę się jeździć na rowerku. I tutaj z mężem jesteśmy na Sylwestra, tutaj pierwszy rok jesteśmy w zespole w Budrach. I co powiedzieć? I teraz niech mąż wypowie się. A teraz moje młode lata. Tu 5 lat, siedzę na bułance, moje bracia są, tu mój tatuś. Tu jestem w szkole zawodowej, pracuję z kolegą. Tu szkoła średnia Karolewo. Tu 79 rok, remont kombajna, a tu mój synek siedzi z boku. Razem pracujemy. Teraz tak to. Obrócimy tutaj. I te nasze zdjęcia są z zespołu. To jestem ja z naszym Grajkiem. Razem akurat jesteśmy tu w Budzewie na próbie. Tu moja żona. Gdzie to było? W Węgorzewie. To były Dubininki? Nie, tak, Dubininki chyba to się nazywają. Tu Budzewo. Tutaj też w Węgorzewie. A tu w Żabinie. Tutaj też w Dubininkach, a tu w Baniach Mazurskich w 2019. Witam wszystkich serdecznie, naszych wspaniałych gości w Budzewie na odsłonięciu tablicy, a głos oddaję dla prezesa pana Zbigniewa Mieluńskiego. Dziękuję bardzo. Witam państwa serdecznie. Bardzo się cieszę, że po tych kilku tygodniach, które razem spędziliśmy nad przygotowaniem tego Mazurskiego Okna Pamięci, dzisiaj się spotykamy już na takim podsumowaniu, czyli odsłonięciu tego okna. Ja tylko w ogóle się akurat w tym miejscu muszę się podzielić moją inspiracją, bo kiedy myślałem o kształcie tych wszystkich okien, które stoją w tej chwili już w 4 wsiach, bo wasza jest 4, to dla mnie inspiracją to było te okno, wasze, z waszej szkoły, podzielone, z naszej szkoły, z waszej świetlicy, podzielone na 9 pól i te największe. Tak, i one jest, jak za chwilę odsłonimy, no one przypomina kształtem i to było dla mnie inspiracją do tego, żeby ta instalacja wyglądała tak, a nie inaczej.
Co chciałem dodać, co jest niezwykle ważne, to wasze zaangażowanie. Dlatego bardzo serdecznie wam dziękuję, że daliście się państwo zaprosić do tego naszego wspólnego działania. No, bo my się czujemy, my jako Gołdawski Fundusz Lokalny się czujemy tylko jako inspiratorzy. Natomiast tak naprawdę to, co najważniejsze powstało, to wasze okienka w tym jednym dużym oknie, wasze wspomnienia, zdjęcia, myśli, wspomnienia o różnego rodzaju wydarzeniach, o rodzinie, o waszych bliskich, o znajomych, bliższych i dalszych, o tych, co jeszcze z nami są, ale też o tych, których już nie ma, którzy odeszli, ale w naszych wspomnieniach oni są zawsze żywi. I te okno, te symboliczne okno, to jest też takie okno, w którym te wspomnienia trochę wylatują tak w świat, tak? Czyli wypuszczamy je z domu, pokazujemy je dla innych, pokazujemy dla sąsiadów, gości, dla innych mieszkańców, którzy mieszkają obok nas. Także też podziwiam odwagę waszą, bo nie każdy się decyduje na tym, żeby nagle pokazać swoje zdjęcia, zdjęcia swoich bliskich w takiej publicznej przestrzeni. I moim zdaniem jest to ważne. Ważne, żeby budować takie więzi przyjaźni, miłości, pewne bardzo dobre relacje, które zawsze, jak jesteśmy u was, to tutaj czujemy. I cieszę się, że przyjęliście zaproszenie do tego naszego wspólnego działania. A teraz zapraszam twórców do odsłonięcia tego naszego mazurskiego okna pamięci. Kto otwiera? Wszyscy razem, no. O, żeby się nie zwaliło. O, ciągnie Marysia taka. Brawo! Podobne trochę do tego okna? No, nie, identyczne. Identyczne, prawie że. Prawie że. Ja tylko chciałem dodać, bo to też jest ważne, że ten projekt powstał dzięki dofinansowaniu Narodowego Instytutu Wolności Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, ale też to jest dla nas niezwykle ważne we współpracy z zespołem Budzewiaki i z Kołem Gospodyń Wiejskich w Budzewie. Bardzo wam serdecznie dziękuję za udział w tym działaniu. A, jeszcze chciałem podziękować moim kolegom, Jarkowi Walcowi, który razem z nami tutaj te wszystkie konstrukcje pomagał nam tworzyć i osadzać. Pani Wiolecie Januszkiewicz, która tu koordynuje nasze wszystkie działania i nas tu pilnuje, żebyśmy terminowo nie rozrabiali. I panu Tadeuszowi Krzywickiemu, który dokumentuje i dzięki niemu będziemy mogli to zobaczyć gdzieś tam wkrótce na YouTubie. Brawo. Filmy. Dziękujemy.